Mosiński Ośrodek Kultury przygotował na luty kilka ciekawych propozycji kulturalnych dla mieszkańców. 17 lutego zapraszamy na koncert Orkiestry Dętej z zaprzyjaźnionej gminy sąsiadującej z Płockiem, Stara Biała gmina. Będzie to koncert Orkiestry Dętej, która przybędzie na spotkanie razem z członkami naszej Mosińskiej Orkiestry działającej na terenie Mosiny. Kilka dni później, 24 lutego, kolejna z form z tego cyklu, spotkania teatralne. Tym razem nasz Mosiński Teatr Bez Kurtyny zaprasza i spotyka się ze swoimi odpowiednikami z miejscowości Wschowa. Tamtejszy teatr przygotował przedstawienie oparte na motywach powieści Henryka Sienkiewicza jako muzykant. Oczywiście jest to dowolna forma na podstawie tej powieści i zaprezentuje 24 lutego w Mosińskim Ośrodku Kultury. Również po tym przedstawieniu będzie spotkanie i wymiana doświadczeń pomiędzy właśnie tymi oba teatrami. 18 lutego w Galerii Miejskiej kolejna forma związana z działalnością naszego salonu poetyckiego. Tym razem zaprosimy m.in. Michała Grudzińskiego. Jest to aktor Teatru Nowego w Poznaniu. We współ z formami dotychczasowymi, które są realizowane, muzycznymi i poetyckimi, myślę, że zaprezentujemy kolejną ciekawą formę. Serdecznie zapraszamy.